Popołudnie Wnet. 17:37, słuchają Państwo Radia Wnet w Warszawie, w Krakowie, na falach FM oraz w internecie na www.wnet.fm. O, już się zrobiła 17:38. Czas bieży nieubłaganie i to nie tylko w czasie jednego popołudnia, tylko obawiam się, że zawsze tak jest. I zostajemy, proszę Państwa, w Niemczech, u naszego zachodniego sąsiada, jakby ktoś zapomniał. Przy telefonie dr Konrad Popławski, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, nawet szef zespołu Europy Środkowej. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. I ekonomista przy okazji, a dzwonimy do pana doktora, ponieważ długo oczekiwany raport o niemieckim rynku samochodowym się pojawił, autorstwa pana doktora. Na zakręcie, co może być dla wielu z nas dość szokującą tezą, że to koło zamachowe tak silnej gospodarki światowej, jaką jest gospodarka niemiecka, czempiona gospodarczego wśród państw uprzemysłowionych, właśnie na zakręcie się znajduje i to nie jest łatwy, wyprofilowany łuk nowej autostrady, ale zdaje się dość trudny wiraż, w jakiej sytuacji obecnie znajduje się ta korona przemysłu niemieckiego. Rzeczywiście, mnie samego przy badaniu tej sprawy zaskoczyły rezultaty, do których doszedłem. Ale rzeczywiście, jak przeanalizuje się ostatnie wydarzenia, a także same nastroje w niemieckiej branży motoryzacyjnej, które zaczęły być takie dużo gorsze, pesymistyczne jeszcze przed tym kryzysem epidemicznym, to dochodzi się do wniosku, że coś jest jednak na rzeczy, że jakiś piasek wpadł w te szprychy niezwykle dobrze naoliwionej maszyny. I ma ona problemy. Ta perła w koronie, jak to pan redaktor celnie określił, trochę nam zaś nie działa, trochę pojawiły się problemy, tarcia. Okazało się też, że troszeczkę chyba ta branża obrosła w tłuszczyk i stała się miejscami nieco zbyt arogancka, bo niektórych, co najmniej z trzech problemów, które poruszam tak naprawdę w tym raporcie, udałoby się prawdopodobnie uniknąć, jeśli wykazało trochę więcej pokory. Więcej pokory, to zaraz opowiedzmy tą historię, bo mi się z drugiej strony wydaje, że to nie jest jakaś nowa historia, że to jest powtarzająca się cyklicznie historia wpisana w genotyp kapitalizmu, że w pewnym momencie są spółki, które obrastają w piórka, są czempionami, potem muszą ustąpić miejsca innym, bardziej żywym, bardziej dynamicznym przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom i pomysłom. Może to jest naturalna kolej rzeczy. Przez dwie dekady dominował przemysł samochodowy niemiecki, zyskiwał coraz więcej rynku globalnego, no aż się wypalił i teraz musi ustąpić albo chińskiemu, albo jakiemuś innemu przemysłowi. No z jednej strony tak jest tak, jak pan redaktor oczywiście mówi, z drugiej strony mamy też przykład korporacji, które nieraz niemal 100 lat potrafią utrzymywać dominację, więc są też takie wyjątkowe sytuacje, natomiast wydaje mi się, że niemieckiej branży motoryzacyjnej, to jest trochę mój wniosek, nie pomogła nieco zbyt szczodra i spolegliwa taka polityka gospodarcza niemieckiego rządu, który, no, można powiedzieć troszkę, że szefowie niemieckich koncernów mieli Angelę Merkel często na telefon. I to nie jest tylko moja taka spekulacja, tylko kiedyś nawet jeden z posłów niemieckich zapytał w Bundestagu, ile było spotkań i rozmów telefonicznych kanclerz Angeli Merkel z czołowymi szefami koncernów motoryzacyjnych i wyszło z tego, że praktycznie raz w miesiącu kanclerz Angeli Merkel, nie zawsze z nią spotykając się bezpośrednio, przychodzili szefowie koncernów i załatwiali równe biznesy i czasami były to takie dość, można się zdziwić, mało klimatyczne sprawy, bo tu symptomatyczna jest sprawa z 2013 roku, gdy Niemcy przymusili sprawującą wówczas prezydencję Irlandię, żeby odłożyła pewne głosowanie, które mogło zaostrzyć normy klimatyczne właśnie dla koncernów motoryzacyjnych. I to mówimy o tych Niemczech, które przecież są uznawane za globalnego czempiona tutaj w klimacie i w polityce klimatycznej. Więc ta aż tak cieplarniane warunki stwarzane dla firm mogą trochę spowodować, no, pogłębić tą arogancję i samozadowolenie i właśnie to poczucie, że nie trzeba być już innowacyjnym, nie trzeba poszukiwać
nowych rozwiązań, tylko można być zadowolonym z dotychczasowej pozycji i obrastać w ten tłuszczyk. Panie doktorze, to tutaj się zatrzymajmy, zanim opowiemy całą puentę, bo dobra historia nie może na początku ujawniać całej dramaturgii, wszystkich faktów. Musimy trzymać pewne wnioski na koniec, żeby nas słuchano. To do tych ogólnych wniosków i konstatacji jeszcze wrócimy pod koniec, za kilka minut, a tymczasem kiedy się objawił ten kryzys w motoryzacji niemieckiej, bo może chodzi o po prostu kryzys covidowy, który teraz się dzieje i to jest tylko wpływ pandemii. Pierwsze symptomy było widać tak naprawdę w 2015 roku, kiedy nagle gruchnęła afera, że Volkswagen montował w swoich pojazdach systemy oszukujące przy pomiarach spalin. To ujawniło się, zostało ujawnione przez regulatora amerykańskiego i spowodowało trwający kilka lat kryzys spółki. Co prawda wprawdzie nie objawiło się to tak bardzo w wynikach finansowych, bo spółka była potężna i do dziś ma potężne rezerwy finansowe, ale jednak pokazało, że niemieckie koncerny motoryzacyjne nie zawsze grały czysto. Chwilę później okazała się też dość interesujący fakt, że koncerny motoryzacyjne, Spiegel przeprowadził śledztwo i okazało się, że koncerny od dawna pracują nad ekologią, stworzyły tak zwane centrum do prac nad oczyszczaniem spalin, w ramach którego tak naprawdę ustalały, jak tutaj różnych standardów unikać, jak uzgadniać wzajemne strategie komunikacyjne, marketingowe i lobbyingowe, żeby te standardy były jak najniższe, i to dotyczyło już diesli. To była jeszcze sprawa sprzed 2010 roku. Także widzimy, że coś było na rzeczy już dużo wcześniej. I moim zdaniem ta skala taka właśnie, to takie odrealnienie tych koncernów pokazuje przypadek, w jaki sposób one broniły się później przed tymi zarzutami, bo opracowały test, który dla mnie do dziś brzmi nie do wyobrażenia, jakby ktoś po prostu nie skonsultował tego zupełnie z jakimś działem marketingu, ponieważ chciały udowodnić czystość silnika z napędem diesla poprzez zrobienie testu i zmuszenie małp do wielogodzinnego wdychania spalin z diesla. I to miał być koronny dowód na to, że silniki z diesla są bardzo czyste, co w przypadku Niemiec z ich historią, to musiało robić fatalne wrażenie, zresztą to takie wrażenie zrobiło. Ale z drugiej strony rok 15, to jeszcze jest, jeszcze są kolejne 16, 17, 18, kiedy udział w globalnym rynku niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego rośnie, kiedy ten przemysł zdobywa kolejne przyczółki, zwłaszcza w tej najbardziej dochodowym segmencie samochodów, czyli w tym segmencie premium. Tak, to była taka, bym powiedział, pierwsza rysa na wizerunku, a później w tej historii pojawiła się taka interesująca rzecz, że niemieckie koncerny de facto wyśmiewały trochę tak podchodziły z taką pobłażliwością do pewnego pioniera amerykańskiego, Elona Muska, który właśnie wychodził wtedy z firmą Tesla, mówiąc, że oni już próbowali samochodów elektrycznych, to się nie sprawdza, jest to bardzo mało rentowne, a silnik spalinowy ma przed sobą jeszcze świetlaną przyszłość. I nagle, już tak naprawdę około 2019 roku, okazało się, że firma Muska staje się coraz bardziej dochodowa, tworząc pewien nowy zupełnie standard dla branży. Dodatkowo okazało się, że standardy pewne ekologiczne, które koncernom wydawało się, że uda się rozwodnić, kryteria Unii Europejskiej, polityki klimatycznej zostaną nałożone. Tak naprawdę od tego roku flota samochodowa niemieckich koncernów musi tam spełniać określone emisje CO2. W przeciwnym wypadku będą za to kary finansowe i nawet w tym roku są już pewne obawy, czy nie trzeba będzie płacić kilkuset milionów, a może nawet kilku miliardów kar za niespełnianie tych norm klimatycznych. Okazało się, że też społeczeństwo, również niemieckie, odwróciło po ujawnieniu tej afery dieslowskiej, odwróciło się od koncernów, ponieważ w którymś momencie ludzie poczuli się oszukani. Uznali, że po prostu są robieni w pewien sposób, powiem kolokwialnie, bambuko, ponieważ koncerny przez lata deklarowały, że ich diesel jest już super czysty, że to jest technologia czystego diesla, to było tak reklamowane na rynku amerykańskim, jest oszustwem.
i to w kraju, w Niemczech na przykład, w którym ta polityka klimatyczna była na piedestale, tak? To był kraj, który od 2010 roku podejmował niezwykłe wysiłki na rzecz transformacji energetycznej, żeby pozbyć się nawet dosyć czystych elektrowni jądrowych. I od tego czasu też zaczęły się takie już poważne deliberacje w Niemczech, czy nie wprowadzić w miastach niemieckich zakazu wjazdu diesli do miast, bo okazało się jednocześnie, że ten stan powietrza w niemieckich miastach, czy w największych niemieckich miastach, czyli w tym kraju, który powinien świecić przykładem, jeśli chodzi właśnie o ekologię, jest w dość słabym stanie i wiele miast zupełnie nie spełnia tych standardów i wiele sądów na poziomie takim właśnie regionalnym zaczęło wprowadzać częściowe zakazy. No i tak naprawdę dzisiaj jesteśmy w tej fazie. Część miast już zakazało wjazdu starszych modeli diesla do centrów, a rozważane są już takie nawet propozycje daleko idące, żeby zakazać w ogóle wjazdu diesli. Niektóre stolice takich już większych miast europejskich tak naprawdę zamierzają iść w tym kierunku. Już mają taki harmonogram, mapę drogową, od którego roku w ogóle zakażą wjazdu diesli do miast. No ale z drugiej strony to, że jakieś miasto gdzieś kiedyś zakaże wjazdu starego diesla, nie powinno być niszczące czy dewastujące dla sprzedaży nowych diesli, bo szczególnie, że rynek europejski to raptem mały wycinek globalnego rynku samochodów, a niemieckie firmy działały globalnie. Tak, ale wczujmy się w takiego typowego, powiedzmy, niemieckiego konsumenta, nazwijmy go sobie panem Hansem, Schmidtem, powiedzmy, który wcześniej słyszał, że normy Euro 4 diesla to są bardzo ekologiczne, później, że Euro 5, że są bardzo ekologiczne, później Euro 6, że są bardzo ekologiczne, co roku wszędzie coraz większą niepewność, że być może jednak ta norma nie jest aż tak ekologiczna, bo coś tu się znowu okazuje, że jednak było nierzetelnie mierzone, że część miast rozważa zupełny zakaz prowadzenia wjazdu dieslami do centrów miast. Więc pojawia się niepewność, a w dodatku wpływa to już na rynek samochodów wtórnych, ponieważ na przykład te diesle ze starszymi normami typu Euro 4 w Niemczech, one się stają się powoli niesprzedawalne, tak? I raczej spróbuje się eksportować na wschód Europy. W związku z czym wizerunek tej technologii się psuje, a też mówimy o wielu krajach, gdzie ci konsumenci są całkiem zasobni, gdzie ekologia jest czymś, bym powiedział, więcej niż stylem życia. Niektórzy badacze uważają, że to jest quasi religia i po prostu dla konsumentów staje się to bardzo ważny czynnik, że jeśli ma wybór i ma pieniądze, to może być to bardzo, bardzo istotne kryterium podjęcia decyzji o zakupie nowego samochodu. Więc ten zespół takich różnych czynników prowadzi do tego, że ta branża zaczyna mieć problemy. Ale to jeszcze nie jedyny, nie ostatni czynnik, bo jeszcze mamy czynnik cyfryzacji. Czyli okazuje się, że wraz z tym, jak samochód staje się coraz bardziej multimedialny, coraz bardziej przysiągnięty technologiami cyfrowymi, wielu producentów, tradycyjnych producentów aut, i to nie tylko niemieckich, zaczyna nie nadążać. Okazuje się, że oprogramowania do tych samochodów zaczynają produkować potent IT, którzy mają często nieograniczone pokłady gotówki. To są firmy typu Apple'a, Google'a, i tego typu potentatów, więc okazuje się, że tradycyjne firmy samochodowe już nie tylko rywalizują między sobą, ale zaczynają rywalizować z zupełnie nowymi graczami na rynku, z praktycznie nieograniczonym zasobem dostępu, więc to się staje kolejnym problemem. To jeszcze no i ostatni wróćmy czynnik. Do tego Elona Muska i do... A może by to ostatni czynnik, a potem przejdźmy do elektromobilności. I ostatni czynnik, na który chciałem zwrócić uwagę, być może od niego powinniśmy byli zacząć, to są te wojny handlowe. Bo ja też zbadałem tak naprawdę, jak te wojny handlowe w praktyce przekładają się na działanie biznesu. I okazuje się, że w przypadku sektora motoryzacyjnego ma to swój bardzo konkretny wymiar. Mianowicie motoryzacja jest jedną z najbardziej internacjonalizowanych dziedzin na świecie, gdzie mamy setki tysięcy komponentów produkowanych przez producentów dosłownie z całego świata, gdzie najmniejsza bariera w przepływie tych środków potrafi wstrzymać cały cykl produkcji, co zresztą bardzo dobrze pokazuje obecna pandemia, którzy producenci muszą wyłączać pracę całych zakładów, na przykład ostatnio w sytuacji Daimlera w Alabamie,
bo jakiś komponent nie dojechał. I w tej właśnie sytuacji niemieckie koncerny były czempionami w rozbudowie bardzo zaawansowanych, bardzo złożonych łańcuchów wartości, zlokalizowanych na całym świecie. To właśnie niemieckie koncerny zdobyły prawie 20-procentowy udział w rynku całym globalnym. I teraz nagle się okazuje, że są wojny handlowe, pojawia się mnóstwo nieprzewidzianych czynników. Nigdy nie wiadomo, jakie danego dnia będą warunki handlu między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Pojawiają się takie nowe czynniki, jak właśnie pandemia, która zupełnie ogranicza, znacząco ogranicza przepływ między granicami i przesyłki różnych towarów. I nagle okazuje się, że ta potęga jest troszkę niestety na glinianych nogach, bo nie ponieważ gotowe na tak drastyczną zmianę reguł gry, w trakcie gdy jednak są w pewnym szpagacie, kiedy jednak już bardzo mocno zaangażowało się w budowę olbrzymich, globalnych, bardzo podatnych na zawirowania międzynarodowych łańcuchów dostaw. Wydaje się, przynajmniej takie dane pan podaje w swoim raporcie, że kryzys do niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego dotarł już w roku ubiegłym, już wtedy zaczęły się dość spore zwolnienia, a proces tylko będzie narastał, jak rozumiem. Tak. Przy czym ja się jeszcze zastanawiam nad jedną taką hipotezą, bo być może koncerny niemieckie sobie pytanie, na ile ten samochód w ostateczności pozostanie samochodem niemieckim, ponieważ oprócz tych wielkich koncernów marek, które my znamy, tak, Daimler, Audi, Volkswagen czy BMW, to jest jeszcze cała masa malutkich poddostawców, często firm rodzinnych od 50, 60, 70 lat produkujących dla tych samych poddostawców. To są często związki quasi-rodzinne między firmami i okazuje, gdy te przedsiębiorstwa, gdy globalne koncerny niemieckie podejmują decyzję o zmianie technologii, na przykład pójściu w stronę elektromobilności, to ta cała wieloletnia tradycja produkcji silników spalinowych, w czym Niemcy rzeczywiście byli bardzo dobrzy, no, jedni z najlepszych na świecie, odchodzi w zapomnienie. I taki nagle pan, no nazwijmy Hans Schmidt, o którym wspomnieliśmy, który produkował jakąś istotną część do silnika spalinowego, on się nagle nie przestawi po tych 70 latach, kiedy tam z dziada, pradziada praktycznie produkował tą część, na technologie digitalne. Więc jest olbrzymi szok. Też, może to być też olbrzymi szok dla całej struktury gospodarki Niemiec, która jednak gdzie się nie dotknie, tak naprawdę to zawsze te koncerny motoryzacyjne w którymś miejscu są, bo one zapewniają popyt dla branży chemicznej i dla branży maszynowej i część jakichś wielkich maszyn, aparatów, robotów przemysłowych jest budowana specjalnie na potrzeby koncernów motoryzacyjnych. To jeszcze zanim przejdziemy do puenty, jedno krótkie pytanie. Na ile polska gospodarka odczuje, czy może się albo zapaść niemieckiego przemysłu samochodowego? Tu w zasadzie to tak naprawdę można mieć dwie hipotezy. Jedną bardziej optymistyczną, jedną bardziej pesymistyczną. Optymistyczne w tym wszystkim jest, że polska gospodarka nie jest aż tak bardzo zależna od motoryzacji, jak wiele państw Europy Środkowej, takich jak Czechy, Słowacja czy Węgry, które po prostu... Niektórzy mówią z ironią, że to się stały monokultury motoryzacyjne. Więc tak naprawdę ten szok, nawet jeśli by się wydarzył, będzie mniejszy. Ale jednak też jest to znacząca branża. To jest, nie można powiedzieć, że ta branża nie ma żadnego znaczenia dla naszej gospodarki. To jest jednak ważna branża. I teraz pytanie, jak będą takie koncerny? Czy one na przykład będą walczyć o to, żeby jak najwięcej miejsc pracy utrzymać w Niemczech? A mogą być takie ciągoty, ponieważ jednak część niemieckich koncernów jest podatna na wpływy polityczne. Tu przypomnijmy, że na przykład w Volkswagenie 20% udziałów ma Land, czyli rząd Dolnej Saksonii. Dolnej Saksonii, dobrze powiedziałem. Przepraszam. Natomiast i czy A być może przyjmą inną strategię, być może przyjmą strategię, że trzeba iść w nowe technologie, te nowe technologie będziemy produkować w Niemczech, ale te stare, konwencjonalne technologie postarajmy się jak najrentowniej, po jak najniższych kosztach wyprodukować na przykład państwa 4, czyli państwa Grupy Wyszehradzkiej, które już są wprzężone w nasz łańcuch dostaw i są, i gdzie mamy zlokalizowane
ważne fabryki. Więc pytanie, tak naprawdę pytanie jest o skalę kryzysu, ile czasu i tego czasu będzie więcej, to pewnie będzie dla nas korzystniej. Jeśli tego czasu będzie tak mało i to spowoduje jakieś tarcia społeczne w Niemczech, to może być to duże. Epidemia w pewien sposób troszkę jednak przybliża ten wariant bardziej dynamiczny, bym powiedział. No to teraz do puenty, panie doktorze, wnioski dla Polski, dla świata i dla ludzkości z tej historii, jakie płyną. Za dużo rządu, za dużo ocieplania, za dużo pomocy dla konkretnej gałęzi przemysłu. To jest ten wniosek, który płynie z chwilowej, przynajmniej na pewno zadyszki, a być może upadku albo atrofii przemysłu samochodowego w Niemczech. Znaczy ja tu też studzę te nastroje, to też nie jest tak, że ten kryzys tak od razu upadnie, żebyśmy też nie poszli w drugą stronę, jednak, no tak jak mówię, rysy są poważne, nie będzie łatwo ich tak jakby zaklajstrować. Wnioski takie globalne, bym powiedział, rzeczywiście wydaje się, że przykład ten niemiecki pokazuje, że rząd też nie może zupełnie redukować tych różnych bodźców innowacyjnych, a także jest to jednak przestroga przed pewną hipokryzją polityczną, bym powiedział, że w momencie, kiedy, no bo Niemcy jednak przez długi czas troszkę uprawiali szpagat, tak, bo z jednej strony kreowali się na lidera klimatycznego, z drugiej strony jednak byli jednak oparci w dużej mierze też na tych branżach tradycyjnych, tych branżach, które wcale nie są aż tak czyste klimatycznie, jakby chciało wielu ekologów. W momencie społeczeństwo mówi sprawdzam, bo gdy jest przekonane do tego, że jesteśmy liderem klimatycznym, no to żąda konsekwencji, żąda, żeby koncerny motoryzacyjne, podstawa niemieckiej gospodarki też się podporządkowały, więc to się tworzy taką samonapędzającą się, no bym powiedział, więc trzeba uważać jednak. Wydaje mi się, że retoryka polityczna, działania i spójność pewna może być problematyczna w którymś momencie. Powiedział dr Konrad Popławski, ekonomista. Jeśli występuje zbyt duża rozbieżność tak naprawdę deklaracji od stanu gospodarki realnej. Powiedział dr Konrad Popławski, ekspert TSW. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. A ja dziękuję Marcinowi Głosowi za realizację, Jaśminie Nowak za wydawanie. No i zapraszam Państwa na Wiadomości Wnet, bo to już jest godzina 18. Do usłyszenia.